Otwieram 23 Rady Gminy Dorów w dniu 25 maja 2016 roku. Pozwólcie, że przeczytam porządek obrad. Pierwszy punkt, otwarcie sesji i powitanie gości. Witam na sesji Wójta Gminy Dorów pana Molendo. Witam panią skarbnik. Witam pana sekretarza. Witam kierownika Kaczyńskiego. Witam szefową komunalki panią Elę. Przedstawiciela gości panią Basię. I witam panią dyrektor. Jeden Persmałek. Następny punkt jest stwierdzenie prawomocności sesji. Trzeci punkt, przyjęcie porządku obrad sesji. Czwarty, przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Sprawozdanie Wójta Spraw w okresie międzysesyjnym. Punkt szósty, interpelacje radnych. Punkt siódmy, wnioski są też w sprawie podejmowania uchwał. Punkt ósmy, podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w makle. Wyrażenie zgody na sprzedaż nieruchomości w trybie przetargu w Lelowie. Powołanie Rady Społecznej przy samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lelowie. Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ulicy Szczekocińskiej w miejscowości Lelów w gminie Lelów. Zmiany w budżecie gminy na 2016 rok. Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej gminy Lelów na lata 2016-2025. Punkt 9. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje. Punkt 10. Wnioski i zapytania sołtysów. Punkt 11. Sprawy różne. Punkt 12. Zamknięcie obrad 20. sesji Rady Gminy Lelów. Czy są jakieś propozycje do zmiany porządku dzisiejszych obrad? Jeżeli nie mamy, ja proponuję dwie zmiany. Pierwsza zmiana, to jest prowadzenie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na badania na dokonanie wypowiedzenia wynikającego z umowy o pracy, warunków pracy i pensji radnego. Tu chodzi o ograniczenie godzin naszemu koledze panu Bąbce. Proszę się naszygodować danymi, które są zawarte w uchwale, ponieważ pani dyrektor i pan Bąbka weszli do porozumienia i przed podjęciem tej uchwały, zostaną podjęte, podpisane odpowiednie dokumenty, także uważam, że ta uchwała jest czystą formalnością. Następna uchwała to jest w sprawie wynagrodzenia wójta gminy Lelów. Jak wiemy, na początku kadencji pan wójt zrzekł się części wynagrodzeń. Teraz komisja rewizyjna przy sporządzeniu wniosku o przyrzutowy doszła do wniosku, że należy po prostu te pieniążki wójtowi przywrócić. Rozmawiamy z panią skarbnik, pieniądze są powiedzmy w budżecie urzędu gminy. Nie będziemy dokonywać żadnych zmian w budżecie w ramach istniejącego już funduszu. Ta podwyżka będzie możliwa. Czy są jeszcze jakieś inne wnioski? Jeżeli nie, głosujemy. To jest za wprowadzeniem uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta gminy Lelów. Proszę o podniesienie ręki.
Ustalenie, tak, uchwała, nazwa brzmi sprawa ustalenia wynagrodzenia wójta gminy Radom. Kto jest za prawdą tej uchwały do porządku obrad, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał od głosu? Jeden. Dwa. Przy dwóch. Uchwała została wprowadzona przy dwóch głosach wstrzymujących się. Kto jest za wprowadzeniem uchwały w sprawie wyraźnie zgodnie dokonania wypowiedzenia wynikające z umowy o pracy warunków pracy i pracy radnego. Kto jest za wprowadzeniem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Jeden. Kto się wstrzymał od głosu? Nie widzę. Uchwała została przyjęta przy jednym głosie przeciwnym. Głosujemy cały porządek obrad dzisiejszej sesji. Kto jest za przyjęciem porządku obrad z tymi dwoma poprawkami? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał od głosu? Nie wiem, dostępem, że porządek obrad dzisiejszej sesji został przyjęty jednogłośnie. Następny punkt jest przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Jak radni wiedzą, porządek protokół z poprzedniej sesji znajduje się w Biurze Rady. Każdy radny mógł się zapoznać. Mam nadzieję, że każdy się teraz poznał. Zatem bukłem jest nagranie z poprzedniej sesji. Czy są jakieś uwagi do protokołu z poprzedniej sesji? Jeżeli nie, kto jest za przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał, nie widzę. Stwierdzam, że porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. Następnym punktem jest sprawozdanie wójta z prac w okresie międzysesyjnym. Panie wójcie, bardzo proszę. Walne zebranie udzielni socjalnych Wena w Ekwerosie. Została podjęta pierwsza uchwała dotycząca limitacji tej udzielni. Z 6 maja uczestniczyłem w posiedzeniu zarządu lokalnej grupy rybackiej w Przyrowie. Tutaj pragnę przypomnieć, że strategia tej grupy rybackiej otrzymała dofinansowanie środków unijnych w wysokości 2 milionów euro. To będzie do podziału na 8 gmin. 8 maja odbyły się drugie targi ogrodnicze tutaj na naszym targowisku zelowym, które cieszyły się dosyć dużą frekwencją, popularnością. Nie tylko wśród mieszkańców gminy, ale też gmin pościennych. 10 maja odbyło się spotkanie organizacyjne dotyczące święta powiatowego Straży Pożarnej, które będzie przypadać na 12 czerwca tutaj u nas w Lelowie. Będzie się ono wiązało też, przypominam, z przekazaniem sztandaru dla zarządu gminnego. W tym dniu uczestniczyłem również w zebraniu wiejskim, które odbyło się w Gocie Błotnej. To zebranie dotyczyło ustalenia, w jaki sposób zagospodarować obiekt w Gocie Błotnej, komu go przekazać. Tam są dwie opcje, albo przejmuje sołectwo, albo przejmuje stowarzyszenie. Tak też podejrzewam, że będziemy stopniowo z innymi obiektami też postępować. 12 maja wziąłem udział w sesji Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin i Powiatów
Biskupa Śląskiego, które miało miejsce w Katowicach 16 maja uczestniczyłem w posiedzeniu Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP tutaj w Urzędzie Gminy Lelów. 18 maja wraz z pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej uczestniczyliśmy w konferencji zorganizowanej przez Starostwo Powiatowe. Konferencja dotyczyła drużyny powiatu, czyli tego projektu, który powiat wspólnie z gminami partnerskimi realizuje. Przypominam, projekt jest dedykowany ludziom kluczowym, tym, którzy mają trudną sytuację na rynku pracy. 19 maja odbyłem spotkanie z członkiem Zarządu Wolnego Związku Zawodowego Solidarność Oświata tutaj w Urzędzie Gminy. 19 maja również na posiedzeniu Komisji Planowania Budżetu Finansów oraz Gospodarki w imieniu 20 maja Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury, Komisja Rewizyjna. 23 maja uczestniczyłem w konferencji, spotkaniu zorganizowanym przez panią poseł Lidię Burzyńską. Spotkanie dotyczyło programu 500+, jak również oferty edukacyjnej kierowanej dla szkół, przede wszystkim programu Erasmus. W spotkaniu wzięli udział wiceminister polityki społecznej, jak również ludzie z Ministerstwa Oświaty. W dniu wczorajszym była się rozprawa w Sądzie w Myszkowie, dotyczyła stwierdzenia nabycia spadku. Podjęliśmy taki szeroki zakres działań zmierzających do tego, aby ustalić właścicieli niektórych naszych nieruchomości, działek, po to, żeby, co jest naszym prawem, upomnieć się o należny podatek. W dniu wczorajszym została również podpisana umowa na budowę wodociągu w Staromieściu na Kolonii Pożernicy. To miało tyle, dziękuję bardzo. Dziękuję panu wójtowi. Czy są jakieś pytania do wójta odnośnie sprawozdania z prac w okresie międzysesyjnym? Proszę, panie wójcie. Pan przedstawił na tym spotkaniu wypadku, że jest od udziału pewna kwota. Czy nasze zadanie jakieś ma szanse uzyskania? Jakie jest rozwiązanie? Jeżeli chodzi o takie dwie grupy lokalne, to jest Partnerstwo Północne Jury, jak i lokalna grupa rybacka, którą zawiązaliśmy w roku ubiegłym, przyjmujemy taką dżentelmeńską zasadę udziału między wszystkimi na zadania, które wpisywaliśmy do strategii. Do strategii podawaliśmy zagospodarowanie zbiornika wodnego, do strategii wpisywaliśmy też tą ścieżkę edukacyjną, jeżeli chodzi o źródła. Jakiś szereg takich pomniejszych działań. Ja myślę, że tam z tego co liczyli, że są gdzieś około 400 tysięcy, będzie trzeba dać taki. Czy są jeszcze jakieś pytania do wójta? Jeżeli nie, przechodzimy do następnego punktu, to dla proszę bardzo. Radny chce zabrać głos. Proszę, pan Bąbka. Ja chciałem się zwrócić do odpowiednich władz tej gminy w sprawie biblioteki, ponieważ od 1 września nie będzie szkoły, a biblioteka zajmuje lokum w budynku szkolnym. Nie ponosi żadnych kosztów, żadnych, jeżeli chodzi o media. W związku z tym, jeżeli szkoła nie będzie funkcjonować, to mam pytanie, czy biblioteka będzie funkcjonować. Jest kilku zagorzałych czytelników, nawet można powiedzieć kilkudziesięciu,
to żeby tę bibliotekę chętnie widzieli w takiej formie, jak jest. Do tej pory nie słyszymy, czy w jakimś tam zakresie ten budynek będzie otwarty. Słyszeliśmy tylko, że będzie opalany. Też nie wiadomo, jak czy w poniedziałku do piątku, czy wtedy, kiedy będzie biblioteka, tak jak w tej chwili jest poniedziałek i czwartek. Jest to kolejna instytucja, która znika z mapy Drobnina. Mówię o szkole. W związku z tym, jak będzie pociągnięcie, za tym może być pociągnięta biblioteka. I prosiłbym o taką szczegółową odpowiedź. Czy może będzie tak, jak już było, że książki przyjadą do Drobnina, do Lelowa, a później będzie protest ze strony mieszkańców i będziemy odwracać sytuację. Dlatego ludzie pytają, ja przynoszę ten problem do mnie. Dziękuję. Może dziękuję. Są jeszcze jakieś interwencje? Proszę, pan Wójcik. Ja też o to zgłaszałem sprawę usunięcia śmieci na ulicy Polnej wynikające, wynikają z koszenia, odcinają z obłotu. Tam jest dobrana kanalizacja sanitarna, która odprowadza wodę i jest zagrożenie, że po prostu te wszystkie śmieci znajdą się w tych studzienkach. Chciałbym pani powiedzieć, żebym już więcej nie mówił o tym. Nie interesuje mnie, kto to ma zrobić, czy to znaczy z komunalnym, czy to mieszkańcy wspólne. Jedni i drudzy, tam jest spółdzielnia. W każdym razie na tej ulicy pasowałoby też, żeby było trzecie. Żeby te śmieci zostały zamknięte, bo jeżeli chcecie dalej, to ten obowiązuje do dłuższego roku, to wszystko leży. Znajdzie się w spółdzielniach. Tam w tych spółdzielniach teraz tak projektują, że nie ma osadników. Więc może być później awaria na dłuższą skalę, jeśli chodzi o środki. Dalej, tutaj poszło z tej strony. Do naszej spółdzielnia mieszkaniowa. Proszę się mobilizować do tego, że jak skoszą, to po, żeby coś kosztów spadnie na jednkę, to żeby wzięli jakąś wiązłę i zabrali to zapisanie. No to koszenie polega na tym, że i zabiera to, co się skosiło. A nie rzucić tam na ulicę i koszenia, woda zabierze. To takie niechlujstwo. Po prostu trzeba tych ludzi nauczyć jakiegoś porządku, żeby to wyglądało, bo później możemy zapłacić jakieś duże pieniądze, jak będzie jakaś awaria na tym górze. Proszę, kto jeszcze z radnych? Zaraz pan jest 70, czy wiem, to są proszę. Proszę, pan Radowski. Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, chciałbym zapytać, po tym skwerze koło starego cmentarza został tam po prostu, te krzaki zostały usunięte i tak dalej, tam nawieziona jest ziemia. Czy na to miejsce będą zostawione jakieś klomby? Jest prawie. Klomby i jakieś świadki wjeżdżając po prostu do Lelowa, żeby jakoś ten Lelów jakoś ładnie wyglądał. Następną sprawą chciałem poruszyć plac zabaw w parku. Kiedyś zgłaszałem o tym placu zabaw w parku. Byłem po różnych miejscowościach. W Koniec Polu jest park zabaw dla młodzieży. Jest nieogrodzony, jest na samym rogu. W Żarkach to samo, po innych miejscowościach to samo. Jest, na pewno będzie taka wymówka, że taki plac zabaw mamy koło szkoły, ogrodzony i tak dalej. Ale nie mamy takiego placu w rynku. A przydałby się, dlaczego? Są sklepy, przyjeżdżają po prostu czy w niedzielę, czy coś tego z dziećmi. Mówię, żeby te dzieci się zajęły po prostu na tym placu zabaw, a nie hulajnogami jeździły po ulicy. Dziękuję. Dziękuję panu radnym. Kto jeszcze jest radny? Bardzo proszę, żeby wszystkie te interpelacje przekazać do pani Szulki na piśmie. Jeżeli nie ma żadnych interpelacji ze strony radnych, przechodzimy do następnego punktu. Wnioski sołtysów w sprawie podejmowania uchwały na pierwszy ogień sołtys z Wielona. Bardzo proszę. Panie Wójcie, Szanowna Rado, Panie Przewodniczący, Panie Marianie jako radny, nie wiem do czego Pan mówi, do czego Pan zmierzasz. Ja uważam, że każde gospodarstwo ma pojemniki, mają kosze na śmieci i kto se prac wykoszo, obowiązkiem jego jest wyrzucać.
chodzę na tym odcinku bardzo dużo i dziwię się, że się pan zwrócił do pana wójta w tej sprawie. Bloki koszą, śmieci usuwają. A skoro mieszkańcy na ulicy, bym tak powiedział, Łąkowej, czy na ulicy Polny, proszę państwa, jeżeli kosi się, a wyrzuca się śmieci na teren pana Białowąsa, bo tam są sypki graniczne, to jest rzecz inna. Idzie dość po odciskach, po wszystkim, kto te śmieci tam powyrzucał, to jest raz. Nie obowiązkiem jest pana wójta za gospodarstwo odpowiadać każdego jednego, uważam, tylko każdy mieszkaniec ma prawo wywieźć i śmieci albo zutylizować, albo zabezpieczyć w taki sposób, żeby nie zagrażały drugiemu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Musiałbym się o tym wyjść, bo pan nie ma odpowiedzi na to pytanie. Jeżeli to jest na terenie gminy, to oczywiście jest to obowiązek gminy. Jeżeli to jest na terenie posesji prywatnej, no to niestety gmina nie będzie się chyba włożyć. Żeby to się wypowiadało na ten temat. Czy ktoś z sołtysów chciałby na temat uchwał zabrać głos? Jeżeli nie, przechodzimy do następnego punktu. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w Nakle. Czy są jakieś pytania odnośnie tej uchwały? Proszę, pan Wojciech Baszki. Nie mamy żadnych zastrzeżeń co do przedłużenia tej umowy dzierżawy, tak na ten masz, czy na pewno jakieś wnioski zostawia to miesięczne. Wskazane by było, żeby na użytkownicy, bo oni jest utrudniony nawet dostęp do środka tego urodzenia, żeby wyjść i wykosić. Tam wyhodowały się haszcze takie rosną. Oni sobie tam gdzieś jakieś zadbali o to, ten wydzierżawiony teren dla nich, żeby to wykosili, żeby to wyglądało przyzwoicie, bo to w ogóle jest w miarę schludnie, jest podkaszane, a tam jest kłopot chodzić, no to jest przez to ogrodzenie trzeba było chodzić. Taka prośba, żeby zadbali o to, no, skoro z tego korzystają. Dziękuję. Panie Krzysztofie, chodzi o to, że to jest użytkownik znał ten teren, żeby ten teren był wykoszony. W tym ogrodzonym terenie, w tej ramce. Bo do tego ogrodzenia można wykosić, to dba straż i jest wykaszany. A tam jest kłopot wchodzić przez ten. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze ma jakieś pytanie odnośnie tej uchwały? Proszę, ładny głos. Panie radny, z całym szacunkiem pytałem o wnioski odnośnie uchwały wydzierżawienia nieruchomości w Nakle. Dziękuję bardzo. Jeżeli nie ma uwag do tej uchwały, czytam uchwałę. Uchwała Rady Gminy Rolę z dnia 25 maja 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w Nakle. Rada Gminy uchwala. Paragraf pierwszy, punkt pierwszy. Wyrazić zgodę na wydzierżawienie na rzecz przedsiębiorstwa handlowo-usługowego online spółka cywilna na okres 5 lat części grupy o powierzchni 25 m2 z nieruchomości stanowiącej własność gminy Rolów oznaczona jako działka numer 974/4 o powierzchni 0,07 hektara położonej w obrębie Nakła, dla której są rejonowy mieszkowy prowadzi księgę wieczystą numer CZ1M/30487/15/5 zabudowaną masztem telekomunikacyjnym. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto za przyjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw?
Nie widzę, kto się wstrzymał od głosu. Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Następna uchwała. Wyrażam zgodę na sprzedaż nieruchomości w trybie przetargu w Lerowie. Czy ktoś nam przybliży tą uchwałę? Co tutaj do głowy chodzi? Panie, pan sekretarz, panie, pan sekretarz, bardzo proszę. Działka położona na obszarach gminy Działka, bo części ten pas przy już tej drogi gminnej, która w Pawecie jest przeznaczony na usługi cięższe, którym jest przemysł, za to stała jest terenem drogi. Czy są jeszcze jakieś pytania odnośnie tej uchwały? Panie i panowie radni? Jeżeli nie ma, czy pan uchwałę? Uchwała Rady Gminowej z dnia 25 maja 2016 roku w sprawie wyraźnej zgody na sprzedaż nieruchomości w trybie przetargu w Lelowie. Rada Gminowej uchwala. Paragraf 1. Wyrazić zgodę na sprzedaż działki oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 41 o powierzchni 0,99 hektara położonej w obrębie Lechów, stanowiąca własność gminy Lechów, opisana w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Myszkowie KWCZ1M łamane na 2/105/079 łamane na 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Lechów. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dnia podjęcia. Kto jest za przyjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Jaka się wstrzymała głosu? Nie widzę. Jeden się wstrzymał. Zatem, że uchwała została przyjęta. Przyjęłem głosem przeciw. Przepraszam, przyjmujący. Komisja powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lechowie. I tu bardzo bym prosił Przewodniczącą Komisji Zdrowia o przedstawienie wypracowanego wniosku na Komisji Oświaty i Zdrowia. Znaczy ja przedstawię listę osób, które proponujemy do składu Rady Społecznej Eszczedro. Ta lista została ustalona na posiedzeniu Komisji Zdrowia i Oświaty. Kierowaliśmy się przy wyborze osób tym, że z każdego okręgu wyborczego jest jakiś przedstawiciel. I teraz proszę o posłuchanie, jaki proponujemy skład Komisji Rady Społecznej. Pani Edyta Tyjas, jako reprezentantka Lelowa. Pan Jacek Foltyn, pan Jerzy Pałka, ja Iwona Zdryniak z Podlesia, pan Władysław Jaworski z Roblina i pan Krzysztof Gęsikowski z Nakła i przedstawiciel instytucji pani Iwona Kurek. A co widzimy? Można być do teraz. No tu jest ograniczona liczba osób, także uzgadnialiśmy z każdej miejscowości, co to proponuje. Słucham, czy są jakieś wnioski radnych? Jeżeli nie ma, pozwólcie, że będziemy głosować. Kto jest za? Aha. Przepraszam, czytam uchwałę.
Radach Minerałów. Uchwała Rady Minerałów z dnia 25 maja 2016 roku w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Gminnym Ośrodku Zdrowia Radowa. Rada Gminy uchwala. Powołuje się Radę Społeczną Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Radowie w następującym składzie. Przewodniczący Krzysztof Malonda, wójt gminy Radów. Członkowie Przemysław Sola, przedstawiciel Wojewody Śląskiego. Edyta Pyjas, przedstawiciel gminy Radów. Jacek Fordy, przedstawiciel gminy Radów. Tarek Kałeży, przedstawiciel wybrany przez Radę Gminy Radów. Stryniak Iwona, przedstawiciel wybrany przez Radę Gminy Radów. Jaworski Władysław, przedstawiciel wybrany przez Radę Gminy Radów. Jędrzejkowski Krzysztof, przedstawiciel wybrany przez Radę Gminy Radów. Iwona Kurek, przedstawiciel wybrany przez Radę Gminy Radów. Paragraf 2. Zgłasz pierwsze posiedzenie Rady Społecznej w dniu 20 czerwca 2016 roku o godzinie 14 w sali na Gminy Gminy Radów. Paragraf 3. Traci moc uchwała Rady Gminy Radów nr 16 na stopień 7 na 2015 Rady Gminy Radów z dnia 25 maja 2012 roku w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Gminy Ośrodku Zdrowia w Radowie. Paragraf 4. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Radów. Paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie z dnia podjęcia. Kto jest za przyjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał od głosu? Jeden, dwóch. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta przy dwóch głosach wstrzymujących się. Następne uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ulicy Szczekocińskiej w miejscowości Radów i gminie Radów. Czy pan sekretarz przyjmuje nam tę uchwałę dłużej? Bardzo proszę. Składanie wniosków,
może i to cenny wniosek, nie kwestionuję tego, niemniej jednak no w tej chwili jest nie ma terminu na składanie nowych wniosków. Natomiast wniosek można było nie złożyć do nowego studium uwarunkowań, które no, też nie słyszałem, żeby taki wniosek. Ale przecież pan mówi sam z propozycją taką mógł wystąpić, nie? Jak jest budynek, było likwidacja budynku szkoły, budynek będzie plus świecie do sprzedania, to było wcześniej pomyśleć, po co to koszty naciągać, nie? No, każdy mieszkaniec może mieć swój pogląd i to jest prawo mieszkania. A nie, że musi wyrobić. Natomiast no, jest propozycja, zarówno była zmiana studium, albo wcześniej przyjęte, jak i teraz zmiana miejsca wykonano właśnie o tym terenie. Teraz zwrot o 180 stopni, no myślę, że to jest milion nie zamierzył. Dziękuję panie sekretarzu. To są jeszcze jakieś pytania na siebie uchwały? Panie panowie, jeżeli nie ma, czy pan uchwałę? Uchwała Milionów z dnia 25 maja 2016 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zadania przestrzennego dla Rynego przy ulicy Szczekocińskiej w miejscowości Lewów. Rada Gminy uchwala co następuje. Rozdział pierwszy postanowienia gminy. Paragraf 5. Uchwala się miejscowy plan zadania przestrzennego dla Rynego położonego przy ulicy Szczekocińskiej w miejscowości Lewów. Gminy Lewów, gminy dalej plany, potwierdzenie naruszenia ustaleń studium uwarunkowania kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lewów, zatwierdzonego uchwałą nr 189 na 19 przez 2001 Rady Gminy Lewów z dnia 24 lutego 2001 roku w sprawie studium uwarunkowania kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i strategii rozwoju gminy oraz uchwałą nr 30 na 204 na 2005 Rady Gminy Lewów z dnia 18 października 2015 roku w sprawie zmian studium uwarunkowania kierunku zagospodarowania przestrzennego gminy Lewów. Paragraf 2. Plan obejmuje obszar powierzchni 51 hektarów położony przy ulicy Szczekocińskiej w miejscowości Lewów. Granice obszaru objętego planem oznaczone są na rysunku planu. Proszę o spokój. Paragraf 2. Integralnymi częściami uchwały są. Punkt 1. Tekst planu, tego treść stanowi niniejsza uchwała. Punkt 2. Załącznik graficzny nr 1 i rysunek planu w skali 1 do 1000. Punkt 3. Załącznik nr 2. Rozstrzygnięcia Rady Gminy Lewów o sposobie realizacji zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania dnia przestrzennego na terenu położonego przy ulicy Szczekocińskiej w miejscowości Lewów inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych. Punkt 4. Załącznik nr 3. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ulicy Szczekocińskiej w miejscowości Lewów w gminie Lewów. Paragraf 3. Uchwała, treść uchwały zawarta jest w następujących rozdziałach. Rozdział 1. Postanowienia ogólne. Rozdział 2. Zasady ochrony i kształtowania planu przestrzennego. Rozdział 3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego. Rozdział 4. Zasady ochrony dziedzictwa kultury i zabytków. Rozdział 5. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji. Rozdział 6. Zasady modernizacji, rozwoju i budowy systemów infrastruktury technicznej. Dalszy ciąg jest ten sam, co pośród materiałów. Dalszy ciąg uchwały znajduje się w materiałach.
spalania końcowe, wykonanie uchwały tego właśnie militarnych generalów. Wyeliminowałem zapewne udostępnienie zainteresowanym wglądu do planu udzielenia odpowiednich informacji, podania do publicznych wiadomości danych o planie zgodnie z wymogami artykułu 21 ustawy 2 punkt 6 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udzielenie społeczeństwa w ochronie udziale społeczeństwa w ochronie środkami oraz ocenie oddziaływania na środowisko. Dziennik urzędowy nr 26/2016 roku, pozycja 353. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od daty ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Kto jest za przyjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał od głosu? Dwa głosy wstrzymujących się. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta przy dwóch wstrzymujących się głosach. Przechodzimy do następnej uchwała. Uchwała będzie uchwała w sprawie wynagrodzenia wójta gminy Lelów. Czy ktoś chciałby się wypowiedzieć na temat tej uchwały? Proszę. Dobrze. Ja wspomniałem już na początku, że nie będziemy tu dokonywać żadnych zmian w budżecie. Zostanie to po prostu załatwione w ramach budżetu Urzędu Gminy. Pani skarbnik stwierdziła, że ponieważ wolę pracowników jest na Nadbrzeżyńskim, jest po prostu są wolne środki i jest to nic na przeszkodzie, żeby to prowadzić do 1 czerwca. Proszę. Radny nie krzyw. Przede wszystkim nie, to już jest tak trochę na marginesie. Przede wszystkim ja chciałbym się dowiedzieć, dlaczego my dostajemy tego typu uchwały bez braku zastanowienia się nad nim. Dostaliśmy pół godziny przed tym, nie było tego w materiałach, nie było nic. No, to są to w końcu, ja nie chcę oceniać, co to jest, tylko powinny to być w miarę transparentne rzeczy i ogólnie być dostępne, a nie taka forma jakaś, no dziwna, przynajmniej dziwna forma, że dostaję to na pół godziny przed... Już to wyjaśnię, panie... Druga jeszcze, no to dobrze, jak pan wyjaśni. Następna rzecz, no nie wiem, jak my to traktujemy, chodzi tu prawdopodobnie o... jakoś, żeby ta gmina, bo ona nie ma za dużo tych pieniędzy i no, chodziłoby o jakieś oszczędności. A tutaj no, nie są to na pewno oszczędności. Druga rzecz. Ja kiedyś pamiętam, zresztą przewodniczący również pamięta, na komisji żeśmy rozmawiali o radnych. No tutaj rola przewodniczącego uważam jest nie do końca wypełniona, bo radnym uznał, że się nic nie należy, bo to jest aż na. To ja przytoczę taki przykład może, że w 2000 roku wójt Klecz zarabiał 3800 zł, a radny brał 600 zł. Teraz mamy tutaj dość dużą rozbieżność. Radny jest 450, wójt no miał tam, jak miał ustalone, ja to nie chcę wnikać, było to w 2014, już robimy podwyżkę. Tu zostawiamy ten temat. No jeżeli próbujemy szukać oszczędności, szukajmy wszędzie. Bo to takie, no tak by to miało wyglądać. No, dlaczego? Szukamy ich tylko w niektórych takich wybiórczo, jak to. To wszystko do dziękuję. Część pierwsza odpowiedzi. Komisja Rewizyjna przy ustalaniu wniosku dała absolutorium do tego wniosku, do takiego wniosku, że
należałoby się tą sprawą zająć. Jak wspomniałem, ja musimy żarty przesunąć pozycję logii, ponieważ przeznaczyliśmy już budżet na urząd gminy i w tym budżecie właśnie ta podwyżka się mieści. Po drugie, panie radny, no trochę jest nam wstyd, że gmina Dąbrowa Zielona, która ma budżet 13 milionów, pani wójt zarabia 10 430 zł, a zarobki naszego wójta są najniższe w powiecie kłobuckim, myszkowskim, częstochowskim. A jeżeli jest taka możliwość, możemy to podnieść, to uważam... Szerzej na to, bo radni gdzieś tam biorą po 1200 zł z tego, co ja wiem, to tak to powinien być pułap, a u nas nie biorą, bo tego nam nie wstyd. No też my panie radny, już wyjaśnię. Oczywiście zajmujemy się sprawą diet dla radnych również, ale tu musimy dokonać zmian w budżecie. Ja przepraszam, ja nie chcę być źle zrozumiany, że mnie chodzi o podwyżkę dla radnych. Ja nie chcę tej podwyżki. Mnie nie chodzi o tą podwyżkę. Tylko traktujmy tematy tak równorzędnie. Nie wybiórczo, że jeden to jest ważny, a drugi to jest nieważne. Uważam, że diety radnych też są ważne. Ale musielibyśmy dokonać zmian w budżecie, przy ustawieniu budżetu na przyszły rok na pewno się tą sprawą zajmiemy. Ale w tej chwili to jest niemożliwe ze względu na to, że w budżecie nie mamy takich pieniędzy. A jeżeli chodzi o wójta, to są pieniążki w budżecie Urzędu Gminy. No musimy zrobić zamek, przesunąć w budżecie. Proszę panu. Ale z tym pieniążku coś tego można byłoby zrobić, nie? Nie można byłoby zrobić tego? To są pieniążki przeznaczone na wypłaty dla pracowników gminy. Urzędu Gminy, wójt jest pracownikiem Urzędu Gminy. Ale muszę cierpić, ale na to wyjść. To są już te pieniądze. Proszę panie wójcie. Ale proszę o to. W tej sprawie, że są różni i równiejsi. No. Kiedy zgłosiłem się na komisji budżetowej, żebyśmy podyskutowali o składzie Rady Stołecznej, to mi odpowiedziano, to nie jest wasz temat, to jest temat Rady Komisji Zdrowia. Prawda? Jedyną komisją odpowiedzialną za budżet gminy to się nazywa Komisja Budżetu i Finansów. Na naszej komisji tego tematu nie poruszano, więc potraktowano nas jak drugi sort. Tak ostatnio się rządzi w kraju. To jest drugi sort, gdy jedni mogą wszystko poustalać w cichym pokoju z tyłu, przyjść na sesję i tylko podnosić, a drudzy są odsunięci od tego wszystkiego. Wiesz, to jest nie fair, panie przewodniczący. Tak nie powinno być. Jeżeli pan mówi, należało to przedyskutować na tej komisji. Mam pewne przemyślenia. Nie mam się kiedy tym podzielić, boś pan to wyeliminował wszystko. Tylko przyszła sesja i palce do góry. Nie na tym sztuka polega, panie przewodniczący. Szanujmy się nawzajem. Jeżeli chcemy tą gminę rozłożyć na czynniki pierwsze, to wszystkim podnieśmy. Tylko ja mam tu napisane w planie, będziemy za chwilę rozmawiać, że w przyszłym roku podatki rosną. Jak wyjdziemy do społeczeństwa, będzie za, to my sobie podnosimy, a później podatkami to wyrównamy, tak? Więc za to rozważmy. Nie traktowani jesteśmy wszyscy tu jednakowo. Są tak zwani sami swoi i ta reszta. A tak nie powinno być. Czas pokaże, już niedługo, za 2 lata, jak to będzie dalej. Dziękuję. Dziękuję panu radny. Czy ktoś jeszcze ma jakieś uwagi do tej uchwały? Powtarzam jeszcze raz, że podwyżka dla wójta jest po prostu w ramach budżetu, który już jest zatwierdzony dla pracowników urzędu. Jeszcze jedno zdanie, bo proszę. To mi uciekło właśnie. Ja prosiłem o konstrukcji budżetu, żeby nam załączono takie załączniki, że jeżeli w danym dziale
tyle i tyle fundusz własny, skąd się to tworzy? Bo teraz, panie przewodniczący, ja to rozumiem, że są oszczędności, ale ja się pytam, skąd są? Na jakiej podstawie one wyszły? Pan nie mówi pan o chorobowym IT, etc., etc., tylko tych załączników na komisję budżetu prosiłem, ale to cicho jest. Nie dostajemy. Więc rozumiem, że jest tak napisany budżet, jeśli chodzi o pracę w dziale 700, że jeszcze się da wiele rzeczy wygospodarować. Bo innej możliwości nie ma. No musi być jakaś rezerwa wpisana po to, żeby dzisiaj powiedzieć, że w budżecie tych pieniędzy, te pieniądze są zabezpieczone, nie trzeba nic zmieniać. Powinniśmy wiedzieć, ja mówiłem, że nawet jeżeli tam ma być wpisane, jestem za tym, żeby było wpisane. Płace po kolei wymienione i nagrody nawet niech będą, jak się ten projekt, jeżeli to ma być taka pozycja, i ewentualnie podwyżki, tylko że to byłoby jasne, klarowne, rozpisane na czynniki pierwsze w budżecie. Tego nie ma. Dostajemy grubą, całą kwotę, rób powiedz o wszyscy. Informacji ci damy, nie udzielam, jak się pójdziesz spytać, to pan przewodniczący mówi, a po coś tam poszedł. Bo ma taką władzę podobno. Ja w statucie tej władzy nie widzę, ale ma. I tak to wygląda u nas dzisiaj to rządzenie. Ludzie głosowali na inny sposób władzy. Panu przewodniczącemu, władza, to przecież ta władza bardzo do góry idzie. Sporo radnych jest nowych. Ja myślałem, że będzie innowość w sposobie rządzenia. Chodzi o to, jest spotkanie w cichym pokoju, wychodzą wszyscy, a ta reszta to niech tam robią, co chcą. Dziękuję. Brawo, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Proszę o panie Wójcie Paszki. Nie zabierać głosu, ale jak już takie troszkę tematy wspomnienowe, że tak wchodzą, że ta władza miała być jakimś przeciwieństwem poprzedniej, jakąś szansą, to tylko tyle powiem, że odnośnie wynagrodzenia wójta, jak mnie pamięć nie myli, proszę, to można sprawdzić. Poprzedni wójt całą kadencję przejechał na wynagrodzeniu, które został po poprzednim. I tyle tylko się powiedzieć. To się było ale wójt na początku. Ale obecnie wójt zrezygnował z części wynagrodzenia. Chodzi o 1000 zł brutto, no to tam są jakieś pieniądze, nie wiadomo jakiej wielkości. Ja jestem generalnie za jakąś stabilnością i stabilizacją. Ale i zaczniemy już dzisiaj, słyszymy. Ruszamy tylko jeden element. Za chwilę ruszymy dalej i posypie się lawina. Jak to się skończy? Ale panie Krzysztof, jak sobie pan przypomina, była mowa o tym, że wójt rezygnował z 1000 złotych wynagrodzeń. Myśmy powiedzieli, że jeżeli będzie wszystko w porządku, to po roku czasu wrócimy do poprzedniego wynagrodzenia. I tak się też stało. I nie widzę, że to jest specjalny problem. Czy tak, wracamy do wynagrodzenia, jak to mam wójt. Ja jakoś nie pamiętam, żeby wracali po roku do tego. Nie wiem, czy to ustala. Jak tak? Nie będę musiał przejrzeć nagrania. Przesuwać nagrania. Czy są jeszcze jakieś uwagi do tej uchwały? Żadna z pań nie pytała się, czy może iść na macierzyński, a poszła. Jeżeli miała 2000 wynagrodzenia i idzie od marca, proszę przeliczyć, jeżeli mamy przez 9, ile zostaje. Te pieniądze nam zwraca ZUS. Tak na jedno, jak i na drugie. Skoro były zatrudnione do miesiąca marca i myśmy płacili, to jest naszym kosztem. A teraz my wypłacamy, ale obciążamy ZUS-u. My to zatrudnili jakąś osobę, dali jakieś miejsce pracy młodej kobiecie. Nie zatrudnili na ten rok. Ale w to miejsce mamy już zatrudnioną na robotach publicznych, gdzie zawarliśmy umowę i oni nam rekrutują praktycznie 100%. Mamy na siebie więcej zatrudnić dwie osoby, trzy dodatkowe. Ale znowu z tym zatrudnieniem.
Na przerwę, jeżeli nie ma tak biura, to nie mogą robić. No przecież no, nie wszystko jest zaplanowane. My możemy chcieć, ale biurokrat musi nam też zechcieć i zaplanować swoje pieniądze i podpisać umowę, bo to nie ma tak. Dziękuję panu szanowni. A proszę, proszę o spokój. Ja jeszcze tego chciałbym wspomnieć. No, tak. Bo miało to być na sesji czerwcowej, prawda? Bo tu nie chodzi o podwyżkę i tak dalej. Bo wiadomo, że ona zawsze będzie budziła emocje, kontrowersje i tak dalej. Ale jak dostaliśmy od pana te słupki, prawda, no to wiadomo, że ta ulga jest najniżej. Z tym się można zgodzić, czy powinien mieć wyżej, czy niżej, to można jeszcze podyskutować. Zadałem pytanie, czy to będzie od 1 lipca, to pani skarbnik powiedziała tak, nagle jesteśmy po prostu bombardowani uchwałą. Nie ja mówię. Ale pani mówiła o pracie, o czymś jeszcze. No to być może, że nie precyzyjnie się wyrażam, ale w każdym razie to ja powiedziałem, żeby już nie było, że ja pani tam wkręcam coś. Zapytałem, czy to będzie od 1 lipca. I to by było takie po prostu rozsądne, bo będzie sesja, gdzie będziemy udzielać absolutorium budowli i tak dalej. Liczby się tam zgadzają, wszystko elegancko i tak dalej. I to wygląda dobrze. Natomiast takie przyspieszenie uważam, że jest błędne. Dziękuję. Ja też byłem na tej komisji i przypomnę, że tego wyjazdu od 1 lipca, ale ponieważ pani skarbnik wyliczyła, że te pieniądze są, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby tą podwyżkę dać dzisiaj. Od nas zależy, czy ta podwyżka zostanie przegłosowana, czy nie. Czy są jeszcze jakieś pytania odnośnie tej? Ja bym chciał zapytać, no bo z tego, co mi się wydaje, no to pan wójt zrezygnował z tego 1000 złotych. Czyli wracamy do poprzednika, co wcześniej było, przykładowo była ta kwota, która była, teraz mamy tą samą kwotę, czyli nic nie podnosili. I kolego, jeśli, bo widzę, że to jest pytanie do mnie, bo ja powiedziałem o tym poprzedniku. Tak. Czyli wójt w tej chwili zakończył kampanię wyborczą. Tak. Tak to zrozumieć, należy. Te 1000 złotych na etapie kampanii obiecałem, że obniżę, a w tej chwili skończył kampanię wyborczą i zaczyna być wójt. Tak? I ma być to jak było. I ma być to jak było i za pół roku za dużo podróż. Dobrze, dziękuję. Czy jeszcze jakieś uwagi są do tej uchwały? Jeżeli nie, czy pana uchwała? Uchwała Rady Generalnej dnia 25 maja 2016 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta gminy Lewy. Rada Gminy Lewy uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Ustala się panu Krzysztofowi Mowędzie wójtowi gminy Lewy miesięczne wynagrodzenie w następującej wysokości. Wynagrodzenie zasadnicze 5200, dodatek funkcyjny 1900 zł, dodatek specjalny 20%, łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego, to jest 1420 zł, dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego, to jest 1040 zł. Paragraf 2. Praca będzie uchwała numer 2/11/2014 Rady Gminy Lewy z dnia 6 grudnia 2014 roku w sprawie wysokości wynagrodzenia wójta gminy. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2016 roku. Kto jest za przyjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Raz. Jeden. Kto się wstrzymał od głosu? Raz, dwa, trzy, cztery. Sześć. Jeszcze raz proszę, kto się wstrzymał od głosu? Trzy. Pięć. Sześć.
Stwierdzam następne wyniki głosowania. 8 głosów za, 1 przeciw, 6 wstrzymujących się. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Dziękuję. Przed następną uchwałą dotyczącą obniżenia godziny naszemu koledze radnemu Pomce ogłaszam 10 minut przerwy. No tak, to proszę. Proszę o spokój. Treść uchwały jest bardzo precyzyjna, prawda? Tam jest paragrafie 1, 9, 18, prawda? Więc jeżeli obniżamy warunki, obniżamy je konkretnie, prawda? Były uzgodnione te warunki, w uchwale tego nie ma. To jest po pierwsze. A już uzasadnienie, no to jest po prostu mistrzostwo świata, można powiedzieć. Bo jeżeli już to ja powiem o co chodzi. Uzasadnia się, że wniosek pana Andrzeja Wodki, że wniosek tak, posiada kwalifikacje i tak dalej do zajęć komputerowych, zajęć technicznych, w których łączna liczba godzin projekcji organizacji szkoły podstawowej, a również w zespole szkolnym przedszkolnym, skład, którego wchodzi w prawo podstawowe szkoła wynosi 14. Nawet w przypadku przydzielenia wszystkich godzin komputerowych, zajęć technicznych, pan Andrzej Wodka nie będzie miał pełnego etatu, ponadto w zespole szkolnym przedszkolnym Pernowie zatrudnionych jest 4 nauczycieli posiadających kwalifikacje do wyżej wymienionych przedmiotów. I teraz tak, ja umiem pewne rzeczy czytać. Jak to teraz tak po prostu podejmiemy, nie podejmiemy i tak dalej, no to wychodzi na to, że jest 9-18. Ale jeżeli w projekcie organizacyjnym, który pani dyrektor złożyła, nie będzie tych godzin, prawda, no to wójt powie tak, no nie ma godzin, to ja mu nie dam. I tyle. I co ja wtedy zrobię? Nie. Ja po prostu zgłaszam się z prośbą, żebyście Państwo tego po prostu... Panie radny, teraz wyjdziemy, żeby uzupełnić wszystkie dokumenty. Ale... Po pierwsze powinien być wniosek, jeszcze muszę wszystko powiedzieć, bo muszę się sam zrobić. Wniosek powinien wycofany być przez panią dyrektor. W projekcie organizacyjnym powinienem mieć te zadania przydzielone i dopiero moglibyśmy w ten sposób rozmawiać. A ja tu słyszę od paru dni, że wójt tego nie podpisuje, być może, że ma rację. Ja nie wiem, czym się kieruje. Panie radny, pan mówi na wyrok. My idziemy teraz podpisać te dokumenty. Jestem traktowany. Byłem 8 lat radny w powiecie, że tutaj czuję się, jakby po prostu nie pasował tutaj do towarzystwa. Od dzisiaj, jak po prostu będą te warunki niekorzystne, to rzeczywiście będę tak się zachowywał, jak powinienem się zachowywać. Jak powinienem się zachowywać. Tak samo i w przypadku wielu rzeczy takich, o których dzisiaj mówili. Jestem zaniepokojony tym, że tu nie ma opinii prawnika. Opinię uzasadnienie do uchwały napisał pan sekretarz. A powinna pani prawnik to napisać. Już raz miałem złe doświadczenie, nie będę mówił. Nie wiem, czy straciłem funkcję 3 lata temu. I ktoś był w komisji. Dlatego to mi stoi i to zawsze tak będzie. Bo ja nie mogę dokończyć spokojnie pracy, którą rozpocząłem w 1985 roku 1 lutego. Jestem goniony jak króliczek. I bardzo proszę o spokojne 2 lata. Muszę się sam bronić, bo nikt mnie tutaj po prostu nie chce bronić. I tyle. Dziękuję. Państwo, ja zwracam się do Państwa, żebyście nie głosowali tego. Bo widzę, że to jest po prostu tak, podpiszę, nie podpiszę i tak dalej. W końcu wyroguję w sądzie, a w sądzie powiedzą tak. Proszę pana, w projekcie tego nie ma, to co pan chce. Sąd się nie będzie zajmował tym, że co pan chce. Powinienem być wcześniej inaczej potraktowany. Panie przewodniczący, żadna uchwała nie powinna być, bo pan mi to obiecywał. I poszła po prostu do porządku. I to jest moje konkretne... Panie radny, idziemy właśnie podpisać dokumenty. Jeszcze dodam, przy tych wszystkich cięciach innych i tak dalej, no żona moja ma pół etatu, osobiście teraz miała cały, ja też mam mieć pół, żeby po prostu mnie wyrzucić poza burtę. A ja jeszcze chcę 2 lata pracować. Ale pan nie będzie miał pół, i uchwała będzie na taką liczbę godzin, jaką za chwilę ustalimy. Ja po prostu przejrzałem wszystkie manipulacje, wszystkie różne rzeczy. I jeżeli się umawiamy na komisji, to później wnioski są pisane, cuda, niewidy, trzymacie mnie do końca, w ostatniej chwili, no to o co to chodzi, no? Po prostu. Jeszcze moje zdrowie ktoś będzie naciągał, no nie powinno tak być. Panie, jeszcze powtarzam, bo uchwała będzie tak skonstruowana, jak będzie uśrodniona.
Dziękuję bardzo, że się nie odczerpią. Panowie radni, proszę o uwagę. Panowie radni, proszę o uwagę. W uchwale dotyczącej wyrażenia zgody na dokonanie wprowadzenia wynikających z umowy o pracę i płacy naszego radnego, proszę sobie poprawić w paragrafie pierwszym ograniczenie zatrudnienia do 16.21. obowiązującego wymiaru zajęć. Proszę sobie poprawić w tej uchwale, panowie i panie radni. Czy po naniesieniu tej poprawki są jeszcze jakieś uwagi do tej uchwały? Panowie radni. Proszę. Jeżeli radny Andrzej nie ma sprzeciwów, no to tu mam więcej. Nie ma zastrzeżeń. Dziękuję panie radny. Rozmawialiśmy o tym od początku, że tak będzie panie Andrzej, po prostu kwestie formalne, tylko nam to wszystko troszeczkę popsuły. Dobrze, podpisaliśmy odpowiednie dokumenty i mam nadzieję, że jest wszystko w porządku. Jeżeli nie ma uwag, czytam uchwałę. Uchwała Rady Gminy Reluń z dnia 25 maja 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie wypowiedzenia wynikających z umowy o pracę, warunków pracy i płacy radnego. Rada Gminy Reluń uchwala. Paragraf pierwszy. Wyraża się zgodę na dokonanie wypowiedzenia wynikające z umowy o pracę, warunków pracy i płacy radnego Andrzeja Bąbki poprzez ograniczenie zatrudnienia do 16.21 obowiązującego wymiaru zajęć i proporcjonalne zmniejszenie wynagrodzenia. Paragraf 2. Zobowiązuje się przewodniczącego Rady Gminy Lewy do niezwłocznego przesłania niniejszej uchwały pracodawcy dyrektorowi Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Relowie oraz doręczenie jej zainteresowanemu radnemu panu Andrzejowi Bąbce. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto jest za przyjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał od głosu. Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Następna uchwała to zmiany w budżecie gminy na 2016 rok. Uchwała została przedyskutowana na komisjach. Czy są jeszcze jakieś uwagi do tej uchwały? Proszę, panu radnemu. Przepraszam, na pana komisji, które jako będzie nie było omawiane ta sprawa. Z uwagi na to, że pani stanowi była na Europie. Bardzo bym prosił, żeby pani skutkowo skomentowała, po co znaczenie te zmiany wchodzą. Czy są jeszcze jakieś inne uwagi? Pani skarbnik, proszę. Na zakup nagrody dla ucznia szkoły podstawowej Lerus
który osiągnął pierwsze miejsce w konkursie Następne zmiany dotyczą zmiany przede wszystkim, jeżeli zwiększamy dochody w maluchu, ale to jest maluch i zmniejszenia i zwiększenia dochodu dotyczą szczególnie zmiany klasyfikacji. Czyli zwiększamy i zmniejszamy, tylko zmieniając, praktycznie mówiąc, klasyfikację, bo tam chodzi o inny paragraf, nie 663, tylko 633. I z tej kwoty 240 według tego pisma należy wyłonić kwotę niemajątkową, czyli to też zmiana 2938 zł. Następnie zwiększamy wydatki, też jeżeli mówimy o majątkowych, o 74 tysiące na pracę związaną z budową malucha tego projektu. Następne zmiany związane są z klasyfikacją, która w funduszu sołeckim, czyli fundusz sołecki Nakło i fundusz sołecki Grudek. Tam jest głównie zmiana klasyfikacji. Pani Jana pozytywnie powstrzymała wszystko. Ale te pieniądze, czyli mówimy o kwocie 4300, zmniejszamy z opracowania dokumentacji drogi gminnej w ogóle, ponieważ jest o tyle mniejsza i wykonawca zgodził się opracować dokumentację na drogę Białą Wielką za tą różnicę, za te 4300. Z kolei, jeżeli chodzi o fundusz sołecki Nakło, zmieniamy z majątkowych na bieżące, ponieważ to jest uporządkowanie centrum Nakła, czyli tam troszeczkę drzew. Początkowo uchwała funduszu sołeckiego zakładała, że to będą prace majątkowe. Wiemy, że każda praca majątkowa zostawia taki efekt, który kosztuje 3500 plus, a w związku z tym, że zakupiono drzewa, założono kawałeczek jakiegoś tam chodniczka i tak dalej, to zgodnie z klasyfikacją należy wszystko przenieść do bieżących wykonań. Czyli ta sama kwota, tylko na bieżące. Zmniejszamy kwotę 76,530 z wodociągu Pożernica, zwiększając o taką kwotę malucha, wykonanie malucha. Pożernicę podpisaliśmy w wczorajszym dniu na wykonanie robót i praca wodociągowa Pożernicy będzie wynosiła łącznie 272,146. W początkowych fazach było zaplanowane 464,178, ale efekt poprzetargowy jest 272,140, czyli tutaj mamy jak gdyby oszczędność 192,032. W związku z tym tą jedną część, czyli 76,938, zmniejszamy jako wydatek dotyczący Staromieścia, a zwiększamy wykonanie malucha. To są zasadnicze pytania. Jeżeli są jakieś pytania, proszę bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania dotyczące zmian w budżecie? Od jak mówiłam, o 2000, czyli zwiększa się dochody o 2000 i zmniejsza i zwiększa się wydatki o 2000. Dana kwota, tylko czyli w sumie zewnętrznym kształt budżetu się nic nie zmienia. Nie.
drogi Biała Wielka 689-11 to tylko. Jako zadanie i dlatego NPM jest jeszcze po głosie uchwała zmieniona, ponieważ wchodzi nowe zadanie. Dziękuję Panie Skarbnik. Czy są jeszcze jakieś pytania? Jeżeli nie, czytam uchwałę. Uchwała Rady Gminy Relu z dnia 25 maja 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok. Rada Gminy Relu uchwala. Paragraf pierwszy, punkt pierwszy. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 242 tysiące, w tym dochody bieżące o kwotę 4938 zł, dochody majątkowe o kwotę 237 062 tysiące zł. Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Punkt 2. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 240 tysięcy, w tym dochody majątkowe o kwotę 240 tysięcy. Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf 3. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu gminy po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ustawie pierwszej, ustępie pierwszym, ustępie drugim, wynosi 25 659 866 zł 73 groszy, w tym dochody bieżące w wysokości 17 275 534 zł 73 groszy, dochody majątkowe w wysokości 8 384 332 zł. Paragraf 2. Punkt 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 95 638 zł 86 groszy, w tym wydatki bieżące o kwotę 10 737 zł 86 groszy, wydatki majątkowe o kwotę 84 901 zł. Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Punkt 2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 93 638 zł 86 groszy, w tym wydatki bieżące o kwotę 1000 zł, wydatki majątkowe o kwotę 92 638 zł i 86 groszy. Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Punkt 3. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu gminy po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ustępie pierwszym, ustępie drugim, wynosi 27 240 429 zł 96 groszy, w tym wydatki bieżące w wysokości 16 717 zł 499 zł 32 groszy, wydatki majątkowe w wysokości 10 522 zł 943 zł 64 groszy. Paragraf 3. Prowadzi do budżetu gminy Relu zadanie inwestycyjne w dziale 600 transport i łączność, rozdział 678 usuwanie skutków klęsk żywiołowych pod nazwą odbudowa drogi gminnej nr 68 9011S, odcinek między mostami od kilometrów 3+700 do 4+100 miejscowości Biała Wielka, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. Prowadzi do budżetu gminy Relu zadanie inwestycyjne w dziale 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 995 pozostała działalność pod nazwą budowa altany w miejscowości Grudek przy placu Zabaw, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. Paragraf 4. Ustala się deficyt gminy na kwotę 1 580 576 zł 23 groszy. 2. Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetu gminy są przychody z tytułu kredytów w kwocie 1 580 576 zł 23 groszy. Paragraf 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 miliony, finansowanie planowego deficytu w kwocie 1 580 576 zł 23 grosze,
spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1 288 421,68 zł. Paragraf 6. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w wysokości 1 288 421,68 zł. Paragraf 7. Ustala się łącznym kwotem planowanych przychodów budżetu gminy w wysokości 2 868 997,91 zł. Paragraf 8. Wprowadzić zmianę w załączniku nr 7 uchwały nr 15/140/215 Rady Gminy Lelów z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lelów na 2016 rok w związku ze zmianami ujętymi w paragrafie 2 nadać mu treść w brzmieniu jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. Punkt 2. Wprowadzić zmianę w załączniku nr 8 uchwały nr 15/140/2015 Rady Gminy Lelów z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lelów na 2016 rok w związku ze zmianami ujętymi w paragrafie 2 i nadal treść w brzmieniu jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały. Paragraf 9. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Lelów. Paragraf 10. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Paragraf 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto jest za przyjęcie tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto się wstrzymał od głosu? Kto jest przeciw? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Następną uchwałą jest uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Lelów na lata 2016-2025. Zwyczajowo przypominam, że to jest odzwierciedlenie zmian w budżecie. Czy ktoś ma jakieś pytania do tej uchwały? Proszę, Pani Marenia. Chciałem zapytać na pierwszej stronie. Rok 2017, dochody majątkowe 14 923 30. Jest to bardzo duża kwota. Skąd ona się stworzyła? Proszę pana, to wygląda w ten sposób, że kiedyś, to znaczy się 2 lata temu, było tam 41. I jeżeli my chcemy budżet uchwalić, to my musimy to robić stopniowo, ponieważ nie, 3 lata musimy się ze wskaźnikami po prostu borykać. I dlatego, choćbyśmy naprawdę chcieli, to nie wyjdą nam wskaźniki, nie przyjmują budżetu. Czyli co rok musimy po prostu stopniowo, ponieważ... Moje pytanie brzmi, w jaki sposób ta kwota wyszła? Na podstawie czego? Co żeśmy zaplanowali? 14 900 000. To jest bardzo duża kwota i chwała, żeby te zadania za taką kwotę zrobiono. Tylko ja się pytam na dzień dzisiejszy, co my na ten temat wiemy? Czy to jest taki koncert życzeń, żeby to wpisać? No bo 15 milionów, jak w tym roku prawdopodobnie zamknie się, jakby jest czarny scenariusz, to się zamknie gdzieś tam między 2 a 3, a tu jest na rok 2017 prawie 15 milionów. No. Jak my z tego wybrniemy, jak nie będzie pokrycia na to? No. Mówię panu o wskaźnikach i to było zapisane 2 lata temu. Jeszcze już z 41 ogólnego budżetu schodzimy do 25 i coraz mniej, prawda? Na podstawie tych dróg powodziowych, weryfikacji i tak dalej, było to już wpisane na 3-4 lata wcześniej. Układane. Układa się po latach wskaźniki do przodu. W związku z tym, jeżeli my teraz weźmiemy i przeliczymy, że będziemy mieć tylko 1 000 000 wykonania i dochodu w związku z tym, bo to chodzi o te majątkowe, no to no, bardzo realne, no to nie zejdziemy z dnia na dzień, po prostu będziemy mieć budżet nie zatwierdzony. A jak wpiszemy, a nie dostaniemy, to co wtedy? To znaczy się, proszę pana,
ale nie tylko chodzi o zmiany. Ale teraz jeszcze w planowaniu to jest wskaźnik, jeżeli planujemy budżet na rok 16, to wskaźniki były wybrane września, planowane września. Wcześniej z tej wielolecia, tak? Tak, zawsze są planowane na ten. A jeżeli już wykonamy budżet, czyli 2015 rok, już nie będzie to wskaźnikiem wrześniowym, tylko realnym odbytym. W związku z tym one idą na naszą korzyść w takim układzie. Proszę Pani, że nie przekonała mnie Pani do tego, że to jest oparte na jakichś danych, ale moje jeszcze jedno pytanie do Pani. Wykonanie 2015 podatki i opłaty wynosi 2000, na tej stronie pierwszej, nie? 2 907 000, na 2016 3 912 000. Skąd to tak wzrosło prawie 1 000 000 złotych na tej opłaty? Czy ja tego nie rozumiem? No bo na rok czasu rosną opłaty o 1 000 000 złotych, kiedy podniesione tylko zostało 5%, jeśli chodzi o wodę. Inne rzeczy zostały na starych zasadach, prawda? Więc skąd ten 1 000 000 ma być? Opłaty, tu tylko te śmieciowe były zmiana. Powiem, nie pamiętam, ale zajrzę za chwilę, mogę zajść przejść do dokumentu, bo... Rozumiem, proszę Pani, to jest taki skok, który jest dobry, nie? To jest tak, jak kiedyś rozmawialiśmy o opłatach, a to nagle zmiana klasyfikacji była i już jest włożone w inną rubrykę. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania dotyczące tej uchwały? Jeżeli nie ma, czytam uchwałę. Uchwała Rady Gminy Radom z dnia 25 maja 2016 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Radom na lata 2016-2025. Uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. Zmienia się wieloletnią prognozę finansową Gminy Radom na lata 2016-2025 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Zmienia się zapis limitów zobowiązań oraz limitów wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf 3. Objaśnienia dotyczące zmiany wartości ujętych w wieloletniej prognozie finansowej zawarte zostały w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. Paragraf 4. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Radom. Paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto jest za przyjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał od głosu? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Przechodzimy do następnego punktu. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje. Proszę osoby zainteresowane, czyli Pan Wójt. Pierwsza kwestia, którą Państwo podnosi, to jest biblioteka w szkole w Rokinie. Słyszałem głosy tego sołtysa, którego nie ma, już o tym, że szkoła sprzedana. Nie wiem, czy się podejmowali uchwałę o sprzedaży tej szkoły, obecnie w szkole, taka uchwała jest podjęta. Natomiast jeżeli chodziło o bibliotekę, ale nie ma żadnych przeciwwskazań, żeby ona istniała i tutaj nie było żadnej kwestii takiej poruszanej, żeby jej tam miało nie być. No, tak analogicznie jak do Zakła, biblioteka powędrowała z Legnicy do szkoły. Z tego co wiem, młodzież już przygotowała sobie pomieszczenia. W piątek mają odebrać sobie sprzęt do Zakła, który obiecałem. Natomiast w przypadku Drobnia nie wiem o jakiejś takiej sytuacji, żeby... Rozumiem, że jest obawa, że jeżeli szkoła nie będzie czynna, to opały i tak dalej... Na razie widnieje jeszcze na stronie gminy Radom, bodajże do poniedziałku, ogłoszenie, to gdzie umawialiśmy się na zebraniu, prawda, tym, które było w szkole, o możliwości wydzierżania tej szkoły pod na przykład prowadzenie przedszkola, tak? Na razie no, nie mamy danych ofert, nie wiem, może do poniedziałku coś pojawi.
Jeżeli będą, powiedzmy, jakieś programy ministerialne, a takowe się pojawiają co jakiś czas, dotyczące, powiedzmy, określonych grup społecznych, czy to będzie młodzież, czy to będą seniorzy, no to będziemy korzystać z takiego programu, a konto nawet tego, żeby ten obiekt przystosować, czy zmodernizować, czy wyremontować. Natomiast odnosząc się do tej biblioteki, nie mam żadnych jakichś takich tutaj złych zamiarów. Wiem, że tam pracownik biblioteki dojeżdża, bo ma jakąś tam część etatu i ta biblioteka z lepszym, gorszym stopniem funkcjonuje. Co do śmieci tutaj na ulicy Polnej i wspólnoty, porozmawiam z prezesem upomnę, natomiast no, tak jak sobie mówił, każdy spota przed swoją posesją. Ja też mam posesji, prawda, do 80 metrów koło drogi, kosze w drodze gminnej, po każdym koszeniu biorę wiotrę i zamiatam drogę. Nie? No bo to jest naturalne, nie? To jest naturalne, prawda? Co do skweru, tutaj tego zmienił się kosiarz i akurat wtedy nie został połączony, że to trzeba, wiadomo, w jedną stronę się kosi, to leci trawa na posesję gminy, nie? A przyszedł nowy i jakiś tam wynikł, ale tak to zwracamy na to uwagę. A co do skweru tego sławetnego trójkąta tutaj wjazdu do Lenowa, no to tutaj kolega Hirek porozmawia, czy z kolegą nie psuję radnym, bo to tam jakaś współwłasność chyba jest to. No i tak kosimy ten skwer, no nikt się do tego nie przyznaje, utrzymujemy to w należytym porządku, co prawda ta była latryna w tych krzakach, to też powinienem się, prawda, zwrócić do radnego, żeby jako jeden ze współwłaścicieli to posprzątał, bo tak powinno być, tak? Co do placu zabaw w rynku, no kwestia tutaj z kierownikiem szafańskim, żebyśmy ten temat rozpoznawali. Pierwsza rzecz to jest tak, konserwator zabytku. Druga rzecz to jest też, prawda, bezpieczeństwo dzieci. No bo teren jest nieogrodzony. To teren jest nieogrodzony. Mały. I mały. Ja rozumiem koniec pont, no bo to jest rynek, który ma przynajmniej płaszczyznę kilkakrotnie większą niż nasz rynek, tak? Czy też rynek tutaj w Olsztynie. No, to kto weźmie odpowiedzialność za to dziecko tak de facto na takim placu zabaw? Bardzo chętnie, no tylko mówię, raz, że stosowne pozwolenie konserwatora na to, żeby te urządzenia ustanowić, no bo w sensie, no to się wiąże z tym, że taki konserwator nawet musi wydać zezwolenie, że tam będziemy kopać, będziemy betonować jakieś urządzenia, przyjdzie archeolog, będzie patrzył, oglądał. No, jeżeli chodzi tutaj wskazić drogę koło Smagi, no. to mówię, tą sprawę tam. Nie chodzi mi o ten główny ruch, tylko po drugiej stronie, bo ta droga się zahamia i będzie jakiś problem, a to jest nowa droga. No to trzeba z utrzymaniem. Jesteśmy w tym momencie właśnie na etapie dochodzenia na drogę. Będziemy to sukcesywnie robić. Bo można wykorzystać tu sprzęt, jak będzie robiony wodociąg w Staromieście, nie? Można wszystko zrobić. W sensie to jest... No myślę ekonomicznie, oszczędności. No tak, to jest wszystko. Ja się z tobą zgadzam, bo ty myślisz po gospodarstwie. Ja też tak staram się myśleć, zawsze naciągam wykonawcę, który zrobi, żeby jeszcze dodatkowo te strategiczne zrobić. Mam nadzieję, że przy okazji ulicy Leśnej, jak będziemy ją robić, no to jeszcze parę rzeczy tam w okolicach Leśnej zrobimy. Bo tam są te drogi dojazdowe, na przykład do Kambryczy, tak, które idą tam na Białą, są w stanie makabrycznym te drogi. Na tym ruchu praktycznie podeszcza nie da dojechać. Także no chwilę jeszcze, chwilę. Niech się te roboty zaczną, bo w tym momencie no, tych prac jeszcze nie ma. Tyle z moich interpelacji, bo na to takie rzeczy Państwo pytali. Dziękuję Panie Wójcie. Czy są jeszcze jakieś uwagi do odpowiedzi wójta na interpelację? Panowie radni? Jeżeli nie ma, przechodzimy do następnego punktu. Wnioski i zapytania sąsiadów. Proszę Pani Jola.
się dowiedzieć, kiedy będą pieniądze na ten 200 metrów tego asfaltu potrzebnego. Wtedy się nie kurzyło. Kiedy wójt by to mógł zrobić? No bo zawsze nie ma. Tylko chociaż ten kawałek, co tam mieszkamy, te 200 metrów. Nie mówiło o żadnym tam innym. Bo komisja się bardzo źle spisała. Bardzo źle. I ja nie mogę... Być siebie. Nie, nawet okna mi się nie otwiera, bo tak już leci. Bo przynajmniej zawsze, bo tato to nic to nie daje, bo jeszcze odnośnie tego lustra, jak tam coś wiadomo, czy nie. Dziękuję pani. Chciał też? Pani Olu, mam nadzieję, że to kliknięcie to nie była ta alergia na ten kurz, który tam było pani. Tak, alergia. Natomiast kwestia drogi asfaltu, no to jest kwestia budżetu, prawda? I tutaj kwestia... Nie mam. To rada niech się postara. Przewodniczący komisji. 200 metrów, no to nie wiem, czy to akurat jest... 200 metrów, bo... 200. No 200 metrów, tak, tylko że to robimy, nie będziemy tak może po 200 metrów, bo to jeżeli już, no to jakiś konkretny kawałek drogi. No, starczy nam tyle. No nie, no to połączenie już by Mełków i po Lesie, no akurat pasuje. Dziękuję pani radnej. Pani Sołtys. Może pani radnej w przyszłości. Proszę. Nie będzie w przyszłości. Ja chciałam jeszcze zapytać w sprawie tego żłobka, co się państwo ustalili. Na ile to dzieci jest szykowane? Gdzie to w ogóle ma być? Bo tak tylko mamy w projekcie, ale nic więcej. Właśnie, czy można się starać o dzieci? Rozumiem, że pani Sołtys Stalin spodziewa się malucha. No. Czy to jest Pauliński? Ja przepraszam. A czemu się zgadzać? No. Nie, tak się, jeżeli chodzi o tą sprawę tego chłopka, tego maluka, na który dostaliśmy pieniądze z programu, to jest ten pierwszy budynek tutaj przy drodze po przedszkolu. I tutaj według, powiedzmy, tego, jakie standardy obowiązują, to jest grupa 12 dzieci. No bo to jest ściśle określony metraż na wszystko i tyle możemy z tego miejsca wyciągnąć, czyli 12 miejsc żłobkowych. Dobrej 12. Jak ma to stać, niszczeć, no to... Na początek 12. Na początek 12. No Boraj też dostał środki, oni już kolejny żłobek uruchamiają. Oni z kolei znaleźli obiekt na 15. Więc to też... Sukcesy. No, żeby chętni byli, prawda, też na ten, na miejsca. Że będą, o, 500 plus działa, także wszyscy są zadowoleni, bo tak jak mówię, sprawozdali byłem na spotkaniu z ministrem, także wszyscy są zadowoleni. Tak. Wszyscy są zadowoleni. Myślę, że też będzie no, generował miejsca pracy ten ośrodek. W jakim czasie to będzie otwarte? My to musimy zrobić tylko.
tym roku. W tym roku. Załatwiliście. Dziękuję. Tak, to jest na listopada. Proszę, proszę, panie Tereszu. Żeby ustalić właścicieli tych kamionek, gdzie jest całe zbiorowisko śmieci i żeby tam wcześniej to zarównać czy przysypać, bo na leśnej naprzeciwko pani Skutowej ona tam często nas zwraca uwagę, ludziom to nic nie pomaga i to wygląda strasznie. Podobnie jest na tym odcinku od leśnej do góreckiej. Jest po lewej stronie kamionka i po prawej stronie taka. I tam też jest zbiorowisko śmieci, wygłoszone różne rzeczy. No i żeby częściej się gdyby, to tam może lecieć już nawet piach, nie? Przeznaczyć, no i no, trzeba ustalić, czy ja to jest działka, no bo na prywatnym też może być problem, nie? No to z możliwości prywatnej osoby, pozwalają tam zupełnie to skąd. No i ten taki lepszy materiał w kali szlaka, żeby właśnie tam nawet robił pole na nasz teren. Właśnie o tym myślałem, żeby to było zrobione w ten sposób. Tak, dziękuję. Dzień dobry. Kto tam jeszcze? Sołtys ma coś do poruszenia, jakiś temat? Jeżeli nie ma, przechodzimy do następnego punktu. Sprawy różne. W sprawach różnych chciałbym zacząć od sprawy, no nie wiem czy nieprzyjemnej, ale sprawy, którą musimy załatwić. Wpłynęła Wolne Związki Zawodowe Solidarność Oświaty wniosły skargę na działalność pani dyrektor zespołu szkolno-przedszkolnego w Lelowie i stawiam wniosek, żeby skargę tą przekazać do komisji rewizyjnej, żeby komisja rewizyjna wypracowała jakieś stanowisko, bo rozumiem, że tu będzie trzeba jej umotywować to opinią radcy prawnego i przedstawia to na następnej sesji do rozpatrzenia przez Radę. Bo w tej chwili to jest tak ogólnie, że my po prostu nie jesteśmy w stanie w tej chwili tego rozpatrzyć. Jakie jest zdanie Rady? Kto jest za tym, żeby ten wniosek przekazać do komisji rewizyjnej do przeanalizowania i postawienia wniosku? Kto jest za tym, żeby ten wniosek przekazać? To... Proszę? To musimy ten problem jakoś spróbować i rozwiązać, ale czy przydamy radę, to dobrze. Ale dlatego proponuję, żeby to poszło do komisji rewizyjnej, żeby komisja rewizyjna skontaktowała się z radcą prawnym i wypracowała jakiś wniosek. Czy ktoś chce zabrać w tej sprawie głos? Pani dyrektor, proszę. Ograniczenie do połowy etatu. Związane jest to z tym, że jest po prostu brak tygodni. W tej chwili zmniejszona jest liczba godzin w ramówce
arkuszu, bo jest jednym rokiem na szkole podstawowej, szkole gminnej, od 90 godzin. Drodzy Państwo, jest to 5 pełnych etatów. To też takie 5 zaproponowane proporcjonalnie u osób. I tutaj związki odwołują się, że powinny być konsultacje związkowe, natomiast ja mam tutaj taką bardzo krótką opinię, szersza opinia będzie, że przedstawię ją komisji. Odnośnie tej skargi od innego radcy prawnego, pana Dariusza Wojewskiego, który jest biegłym prawa oświatowego, który opisuje tak. Skarga jest absolutnie niezasadna. Dyrektor nie musi konsultować propozycji ograniczenia etatu ze związkiem zawodowym. Przepisy, na które związek powołuje się w swoim piśmie, dotyczą wypowiedzenia artykułu 20 karty nauczyciela. Wypowiedzenia, czyli w przypadku, gdy osoba zwalniała lub jednostronnych decyzji pracodawcy, artykuł 32 ustawy o związkach zawodowych. Wniosek o zawarcie porozumienia nie jest żadną decyzją, nie musi być konsultowany ani uzgadniany. To tyle pokrótce, jeżeli chodzi o tę decyzję, ponieważ no to, co nam poprosiłam też innego radcę prawnego o zajęcie stanowiska, myślę, że wnikliwą analizę i taką bardzo szczegółową w tej sprawie przekażę odpowiedni komisji. Dziękuję pani dyrektor, ponieważ jest rozbieżność między opinią związku zawodowych a prawnikiem, który pani wydał tą opinię. Dlatego proszę, żeby ten wniosek przekazać komisji rewizyjnej, żeby poprosić opinię jakiegoś innego prawnika. Kto jest za przekazaniem tej skargi do komisji rewizyjnej? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Skargę na panią dyrektor przekazujemy do komisji rewizyjnej. Bardzo proszę, żeby komisja rewizyjna w miarę jak najszybciej zajęła się tą sprawą, żeby zdążyć przed następną sesją. Następna sprawa to wpłynęło do nas pismo ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego dotyczące repatriantów. Temat ten był omawiany na komisjach. Pan Wójcik to patrzy na mnie. Pana nie było wtedy, Panie Marianie. Czy Pan pamięta ten temat? Chodzi o to, że wojewoda śląski prosi gminę, żeby gmina przyjęła jakiś repatriantów. W zamian za to proponuje 158 tysięcy na rodzinę na zapewnienie mieszkania i 47 tysięcy na utworzenie miejsca pracy. Na komisjach żeśmy stwierdzili, że nie stać gminy na to, ponieważ mieszkań komunalnych brakuje nam dla naszych mieszkańców, a za 140 tysięcy ani nie kupimy, ani nie wybudujemy nowego mieszkania. A może by tak robili w Staromieściu? Taki wniosek był wypracowany, żeby po prostu odpowiedź była negatywna. Czy może któryś radny chciałby się na ten temat wypowiedzieć? Jeżeli nie, to uważam, że odpowiedź do wojewody śląskiego będzie negatywna. Czy radni wyrażają na to zgodę? Jeżeli tak, to proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. To było tyle. Następna sprawa. Ponieważ dzisiaj nie ma radnej powiatowej, pani Marty Dziury sesji prosiła, żeby przekazać informację, że sprawa drogi w Nakle została uzgodniona z Nakle, tak pani Krzysztofie? Tak. Sprawa odwodnienia ulicy Wilkowskiego również weszła do projektu, do budżetu i odwodnienie będzie załatwione. Jeżeli chodzi o drogę powiatową z Rochlina do Podlesia, to brakujący odcinek Szczeliny z
został po prostu plan budowy już oddany do wykonawcy, do pana Polaka. Do końca czerwca ma tę drogę wykonać. Także też uważam, że ta sprawa została załatwiona. Teraz tak, frez, jaki zostanie zebrany z drogi, taki projekt jest, żeby po prostu zgromadzić na jakimś po prostu stosie, później wykorzystać na pobocze, a co zostanie, to na drogę do za Konstantynia. Nie, to jest droga powiatowa i oni o tym decydują. Natomiast jeżeli zostanie jakiś materiał, który nie będzie do wykorzystania na drogę do Sierakowa, to bardzo prosiłbym pana wójta, żeby w miarę możliwości można było go zagospodarować, likwidując wysypisko między Celinami a Drochlinem. Celinami a Drochlinem. Nie frezem, tylko materiałem z poboczy. Tam będzie na pewno jakaś ilość ziemi. Proszę. Panie Andrzeju, przykro mi, ale pani radna nic na temat Turzynami nie przekazała. Przekazała tylko na temat Nakła, drogi na Żwirkowskiego, odwodnienia i drogi przez Szczelin. Pani radna mówiła, że odwodnienie weszło do planu, a nic nie mówiła więcej o żadnej jakiejś przebudowie drogi. Czy ktoś jeszcze chciał zabrać głos w sprawach różnych? Jeżeli nie ma, to zamykam 20. sesję Rady Gminy Lelu. Dziękuję za przybycie.